Zapraszam do obejrzenia kolejnego zestawu shortów poświęconego relacjom z innymi ludźmi. Dla łatwiejszego szukania każdy zestaw podzielony jest na rozdziały, także łatwo znajdziesz interesujący się temat. Oczywiście wszystkie wskazówki siłą rzeczy dotyczą dość podstawowych kwestii, dlatego jeśli chcesz się stać bardzo dobrym w budowaniu relacji i radzeniu sobie z konfliktami, to zapraszam do przestudiowania zestawu naszych książek Sukces w relacjach międzyludzkich i wojna na słowa który to zestaw korzystnie kupisz w naszym sklepie? Informacje znajdziesz w opisie, a specjalny kotrabatowy dla widzów pokażemy za chwilę. Piszemy też nową książkę Sukces w relacjach damsko męskich która ukaże się jesienią. Jeśli chcesz być poinformowany, gdy będzie ona już dostępna i otrzymać na nią kotrabatowy 10%, to niezobowiązująco zapisz się na listę zainteresowanych. Link masz tutaj na dole w opisie. Jedna z pań napisała, że, cytuję: Nie jest sztuką kochać idealnego męża, ale trwać i walczyć o małżeństwo, naprawić je. Ktoś to traktuje małżeństwo poważnie, to będzie walczył, a nie rozwodził się z byle powodu. No cóż, szanuję inne poglądy, ale nie wszyscy chcą dźwigać ten krzyż. I to trzeba też zrozumieć. Rozstanie to często nowa szansa dla obojga małżonków. Sztuką nie jest walka, lecz znalezienie takiego partnera, przy którym nie trzeba walczyć i niczego naprawiać. Serdecznie polecam. Jeśli kiedykolwiek stwierdzisz, że twój facet jest jeszcze z inną kobietą, to daruj sobie wszelkie akcje uświadamiania tej drugiej pani, zwłaszcza jak nie wiesz, jaka tam jest sytuacja. Poza chwilową satysfakcją nie da ci to nic trwałego, a niesie ze sobą ryzyko niepotrzebnych komplikacji i agresji z drugiej strony. Te komplikacje mogą eskalować do niebezpiecznych dla ciebie rozmiarów, nawet zagrażając temu zdrowiu i życiu. Tego nie potrzebujesz i najlepiej zrobić od razu czyste cięcie, wystawić rzeczy na klatkę schodową, zmienić zamki i zablokować numer telefonu, a potem zacząć żyć resztą Twego życia, bo masz je tylko jedno, więc rób z niego dobry użytek. Jeden z widzów pyta, co zrobić jak dziewczyna borderline wywaliła go z życia i teraz jest sam poturbowany. Mamy rozwiązanie w trzech krokach. Krok pierwszy to na pewno nie wracać, nawet gdyby prosiła, co przy borderline jest prawdopodobne. Krok drugi to pozbierać się ewentualnie z pomocą dobrego terapeuty. Krok trzeci to poszukanie nowej kobiety i ostrożnie dobieranie wtedy, z kim się zadajemy. Warto rozpoznać sygnały ostrzegawcze, na przykład z naszych książek i nauczyć się rozpoznawać od samego początku znajomości. Powodzenia. Wiele osób pyta mnie, czy po rozstaniu się z partnerem warto odnawiać stare związki i dawać temu partnerowi drugą szansę. Powiem tak. Związek z drugim człowiekiem jest jak książka. Jak zaczniesz ją ponownie czytać, to odkryjesz w niej może nowe niuanse i szczegóły. Ale zakończenia tej książki nie zmienisz. I tak też zazwyczaj bywa w odgrzewanych związkach. Nie lepiej wziąć nową książkę. Jeden z widzów napisał w komentarzu, że szczerość z kobietami to najgorsza rada na świecie, a zwierzanie im się to już społeczne samobójstwo. Takie zachowanie ma budować jedynie pogardę, bo kobieta, jak i całe społeczeństwo, gardzi problemami mężczyzn. I, że zawsze w razie rozstania kobieta cynicznie i bez żadnych skrupułów użyje wszelkich informacji przeciwko mężczyźnie. Z jakimi kobietami ty przebywasz? Do jakich kobiet się kwalifikujesz? Ja mogę z moją żoną Karoliną rozmawiać o wszystkim bez ryzyka. Tylko, że trzeba być stuprocentowym mężczyzną i nie zabierać się za byle jakie kobiety. Jedna z was pyta, co zrobić, jeśli partner nie dotrzymuje danego jej słowa. Zapytaj się najpierw, czy to faktycznie jest twój partner czy tylko osoba, wobec której używasz tylko tego słowa. To trochę tak, jakbyś dziurawy namiot nazywała domem. Oddania mu takiej nazwy, no nie polepszy się jakość tego, w cudzysłowie domu. Podobnie jest z ludźmi. Przestań się oszukiwać i znajdź kogoś lepszego, na kim możesz polegać. Ostatnio opublikuję dużo materiałów o rozpoznawaniu problemów w związkach i wielu ludzi zarzuca mi, cytuję, teraz jeszcze brakuje lawiny rozwodów, bo pan w internetach tak powiedział, ludzie są bardzo głupi. Aż tak dużego wpływu to ja nie mam. Tak naprawdę to nikt nie rozwodzi się z tego powodu, że jakiś Alex w internecie tak powiedział. Jeśli ktoś pod wpływem mojego filmu podejmuje decyzję o rozwodzie, to oznacza to, że już wcześniej... Nie miał funkcjonującego związku, tylko może nie zdawał sobie z tego sprawy. Takie zdanie sobie sprawy ogranicza marnotrawstwo czasu z niewłaściwą osobą i daje szansę na nowy początek. Pewna pani, mająca za męża choleryka, napisała w komentarzu, że własna sytuacja ekonomiczna nie pozwala jej na rozstanie się z nim, ale na szczęście choleryk ma inną kobietę na dochodzenie, więc bardzo często nie ma go w domu. Rozumiem, że to ułatwia życie, tylko czas płynie nieubłaganie. I warto stanąć na głowie, aby wreszcie móc zacząć prawdziwe życie, a nie ograniczać się tylko do cierpliwego trwania. Zbyt wielu ludzi budzi się potem na starość, żałując dziesięcioleci zmarnowanego życia. Nie dołączaj do nich, działaj teraz. Pewna pani pyta: Jak powinna zareagować, kiedy jej mąż często twierdzi Jeszcze się taki nie urodził, który by Tobie dogodził. Co ją bardzo irytuje, i jednocześnie sprawia, że czuje się ona winna. W zależności od sytuacji z mężem, ma pani następujące możliwości. Możliwość pierwsza to zapytanie męża: Jakie swoje słabości chce tym usprawiedliwić? Możliwość druga to zapytanie go: Mam takiego poszukać, aby zobaczył, że nie masz racji? Trzecia nieco ryzykowna to powiedzenie: Jednej znajomej mąż też tak mówił, kiedy miała już takiego dogadzającego jej na boku. Proszę oczywiście użyć rozsądku w wyborze sposobu, który pani zastosuje w pani sytuacji. Jedna z was napisała, cytuję: Jestem wartościowa, szczera, mówią że i ładna, a mąż woli oglądać filmy płyną. No. no cóż, jeśli ty jesteś chętna, a mąż mimo tego woli pomocy, no, to podejmij następujące kroki i to dokładnie w takiej kolejności. Najpierw porozmawiaj z mężem, co można zrobić, aby to zmienić. Daj mu szansę. Jak to nie pomoże, znajdź mężczyznę, który doceni ciebie i twoje kobiece ciało. A zaraz potem rozwieź się z tym mężem, miłośnikiem woli. Ale zrób to dokładnie w tej kolejności. Zastanów się, co by się stało, gdyby twój partner miał dwa albo trzy razy większe poczucie własnej wartości niż obecnie. Jeśli myślisz, że twój związek by na tym ucierpiał, to jest to sygnał ostrzegawczy, że coś bardzo w nim nie gra. Jeżeli uważasz, że związek byłby lepszy, to już wiesz co robić pomóż partnerowi czy też partnerce stać się osobą bardziej pewną siebie i bardziej świadomą swojej wartości. Ciekawe, że w większości związków partnerzy próbują to poczucie drugiej strony podkopać. O czym to świadczy? Zwłaszcza jeżeli tak postępuje twój partner. Co zrobić, gdy partner dogryza ci w kwestii pożyczonych pieniędzy, które pożyczyłaś i masz marne szanse, żeby je odzyskać. A partner ciągle dogryza, że no pożyć jeszcze, sobie nic nie zostaw. Pierwszą rzeczą to zapytaj się, czy ktoś, kto ci ciągle dogryza, to ciągle to jest w ogóle twój partner życiowy, czyż tylko osoba, z którą mieszkasz, śpisz i dzielisz ewentualnie jeszcze parę innych aktywności. Zastanów się nad tym. Po drugie, jeśli macie rozdzielność majątkową, to partnerowi nic do tego niezależnie od kwoty, o którą chodzi. Po trzecie, jeśli macie wspólnotę majątkową, ale kwota jest drobna, to nie jest to warte zajmowania się tym dalej. Po czwarte, jeśli macie wspólnotę majątkową, a kwota była spora, no to mam nadzieję. Mam że uzgodnimasz tę pożyczkę z partnerem. Jeśli tak jest, to jest on współodpowiedzialny za rezultat. Jeśli nie, to macie całkiem inny problem, który trzeba osobno przedyskutować. Pewna pani napisała, że Polska jest takim smutnym krajem dla kobiet po czterdziestce, że stają się tam niewidzialne. Przeźroczyste, chyba że ktoś potrzebuje darmowej niańki dla dzieci, mam dla takich pań trudne pytanie. Ale odpowiedź na nie może bardzo wiele zmienić. W jaki sposób te czterdziestolatki przyczyniły się do tego, że właśnie one stały się w cudzysłowie niewidzialne? To jest o wiele ważniejsze pytanie niż pokazywaniem palcem jakichś uwarunkowań społecznych, czy tego, że to po prostu jest taki kraj. Bo jeśli mówimy o większości tych kobiet, które stały się niewidzialne po czterdziestce, to można znaleźć. Cały szereg decyzji życiowych, do których nikt je nie zmuszał, razem z całym szeregiem zaniedbań i zaniechań życiowych, które do tego doprowadziły. Zrób sobie taką analizę jak najszybciej w życiu, może dojrzeć do ciekawych wyników. Różni mężczyźni, patrząc na mój związek z Karoliną, mówią, że mam poczekać parę lat i zobaczę, że się rozstaniemy. Myślę, że ci faceci mówią to na podstawie własnych smutnych doświadczeń życiowych i szczerze im współczuję. Uświadomcie sobie, panowie, że nie każdy dokonuje tak kiepskich wyborów życiowych. Pracujcie nad sobą, a zakwalifikujecie się u wartościowych kobiet, które będą prawdziwymi partnerkami życiowymi. Naprawdę warto. Uświadom sobie, że bardzo wiele negatywnych sytuacji opisanych w moich filmach można uniknąć, jeżeli masz właściwą wiedzę i umiejętności, których nie uczy ani szkoła, ani społeczeństwo. Dlatego musimy sami inwestować w siebie i w nasze umiejętności społeczne. Ja też tak musiałem. Nasze książki Sukces w relacjach międzyludzkich i Wojna na Słowa. A także będący w przygotowaniu, sukces w relacjach damsko-męskich, będą kluczem do odblokowania Twojego potencjału i budowania trwałych i satysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi. Tyle na dzisiaj. Obejrzyj jeszcze ten film. A potem proszę daj lajka i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przeoczyć kolejnych praktycznych filmów. Warto też zapisać się na mój newsletter, gdzie od czasu do czasu dzielę się pożytecznymi informacjami o moich działaniach pro bono i bezpłatnych spotkaniach. Do zobaczenia.